tym filmie dostałem dostęp do Game Mode 1 na Bedwars. Na początku zacząłem używać go dość ostrożnie, tak aby inni gracze się nie domyślili. Aż potem zacząłem się mocno rozkręcać i dosłownie prawie popsułem serwer. Okej, na start mam plan taki, aby za mocno nie rozrabiać. Od razu wezmę sobie Bedrock. Dobra, budujemy nim sobie łóżeczko. I teraz tam go już nikt nie rozwali. Dobra, wezmę też sobie wszystkie ulepszenia i kupię przypotężny patyk odrzutu. Idealnie się składa, że żółty idzie. Siemano, żółty. Co ty tak wysoko się budujesz? Czy ty przypadkiem nie pomyliłeś Minecrafta z Fortnite'em? O nie, 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 nie. Pa, mam tu patyczek. I już cię nie ma. Nie no, wezmę sobie jeszcze enderpearl na wszelki wypadek. I trochę złotych jabłek. Dobra. Ale poleciał. Zapomniałem, że gdy mam game moda, to bije o wiele dalej. Dobra, zielony jest w bazie. Specjalnie dla niego wezmę Arion Golemy. Ziomuś, pa. Ja tu się tepam. I masz kilka golemów. Specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że ich towarzystwo ci się spodoba. Dobrze, golemy, bijcie go, dobrze. Jeszcze czerwony tu w ogóle przyszedł. Czekajcie, ja może dobuduję most dla czerwonego. Proszę bardzo, proszę. W sumie oprócz golemów są też silverfishy. Mam nadzieję, że mój rybik cukrowy ci się spodoba. Dobrze, rybiki, bierzcie go. Czerwonego koniu, co jest? Dobra, skoro zielony spadł, to przetestujemy sobie na aqua moje silverfishy. Jeszcze biały tu przylazł. Nie, no ewidentnie przydałoby się tu trochę fireboli. Mam też jajko, który robi most. Dobra, zaraz je sobie przetestujemy. Ale to idealnie wygląda. Dobra, z takimi temami będę dosłownie niepokonany. Lecimy zbudować ogromny most do białego. Ale to ładnie wygląda, co jest? Lecimy całą mapę, kurde, w mostach zrobić, żeby nikt już nigdy nie musiał spadać. Lecimy w końcu tego białego sklepać, bo on już mnie powoli zaczyna denerwować. Patrz, co dla ciebie przygotowałem specjalnie. Ode mnie masz tu silverfishę. Dobra, jestem prawie pod łóżkiem białego. Biały nawet nie postarał się, żeby je obudować. Ale się mocno uzbroił, chłop. Jeszcze potiona kupił? Co ty robisz, mordo? I co, ziomek? Też mam łuk. O, teraz to się chowasz. Oczywiście. Wszystko było spoko, gdyby nie to, że ja w ogóle z łuku nie umiem strzelać. I nawet go, kurde, trafić nie mogę. Dobra, sam spadł. Idealnie. Zostały tylko dwie osoby, ale myślę, że ich sobie bardziej potrolujemy. Kurde, co on mi tak ucieka? Stary, pa, jak ci nawet z miecza nie bija, ty mi uciekasz. Jak się prawie skleczował, co jest? Ej, chłop próbuje zniszczyć Bedrocka łapką. Ty, mordo, uważaj, bo się przesilisz. Dobra, mam gościu silverfishę, co ja będę się z tobą patyczkował. Proszę bardzo, bijcie go, moje silverfishę, dawajcie. Dobra, przynajmniej pójdziemy sobie sklepać czerwonego. W sumie spróbuję go zabudować Bedrockiem. Albo postawię milion golemów i zobaczymy, co one zrobią. Dobra, otwieramy przejście. Proszę, golemy, możecie wchodzić. Zapraszam. Co jest, jak się na niego rzucili? Dobra, tym razem sobie trochę zaszalejemy. Standardowo zabuduję sobie łóżko w Bedrocku. Ciekawe w ogóle, czy działa portal. Zaraz się przekonamy. Okej, wkładamy oczy. Proszę, żeby zadziałał. Ostatnie oko. Działa! Ej, dobra, ciekawe, co się stanie, jak wejdę. Ale przedtem jeszcze spróbuję zrobić portal do Netheru. Mam nadzieję, że ten również zadziała. Dobra. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Nie no, czy serio ogień tu nie działa? Dlaczego? Dobra, mam plan, żeby w międzyczasie obudować inne łóżko w obsydianie. Żeby, kurde, za szybko się tu nie zniszczyli. Tobie też, kurde, obudujemy. Proszę bardzo. Dobra, ostatnia osoba. I lecimy zobaczyć, czy da się wejść do end portalu. Dobra, historyczna chwila. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Aha, i to tyle? Mogę sobie dosłownie chodzić w end portalu i mnie nigdzie nie przeniesie? Kurde, no szkoda. Chociaż z drugiej strony to Bedwars, więc czego się spodziewałem? Lepiej zniszczę ten portal. Aha, to i tak zostaje. Przynajmniej będę miał ładną ozdobę na wyspie. Dobra, mam plan, żeby obudować sobie całą wyspę w kaktusach. Tylko, kurde, gracze mi tu przychodzą i przeszkadzają. Proszę spadać. W sumie w międzyczasie pójdziemy sobie czerwonemu zalać wyspę lawą. Bo czemu nie? Przynajmniej będzie ładnie wyglądać. Jak tam czerwony? Podoba ci się twoja nowa aranżacja wyspy? Ale to jeszcze tak ładnie pasuje do czerwonego koloru. Mam nadzieję, czerwony, że ci się podoba. Dobra, mur z kaktusów można uznać za skończony. Ej, dodatkowo dam tu lawę. To będzie wyglądało jeszcze groźniej. Teraz to dosłownie jak jakaś, kurde, forteca. Właśnie, może postawię tu kilka golemów, żeby przygonić tych ludzi z mojej bazy. Proszę, golemy, pomóżcie mi tu. Dobra, ale golemy sobie widzę tutaj pięknie radzą. Ta jeden ziomek próbuje uciec, ale przed moimi golemami niestety nie uciekniesz. Ej, dobra, zobaczymy, czy da się odpalić beacona. Dobra, czy zadziała? Ej, działa! Let's go! W międzyczasie zestrzelimy sobie tutaj naszych ziomeczków z fireboli. Zapomniałem, że jeszcze potiony mogę brać. Trolujemy sobie kogoś z podkom obrażeń. Na przykład tutaj ziomeczka. Tu jest dużo ludzi. Lecimy sobie przetestować ich siłę. Ale te podki mocno biją. Strak klika. Yo, ale to jest OP. Niebieski też pewnie. Nawet nie dojdzie do żółtego. Tu jest też jeszcze jeden. Proszę, spoteczek, smacznego. Dobra, spróbuję zrobić tutaj jak najwięcej golemów. Zobaczymy, ile na środku się ich zmieści. Dobra, z tego co widzę, to już powoli spadają. Oby tylko nie zaczęły ginąć. Ej, co jest, ale to episko wygląda. Boję się, że serwer może się spalić. Ostatni ziomek jest dosłownie 90 metrów. Czyli prawdopodobnie chowa się gdzieś tu. Dobra, tu jest, ucieka mi. Mordo, masz z łuku, proszę. Nie no, firebola użył.
Czy on serio spadł? Nie, dlaczego? Ciekawe w ogóle, czy mogę wziąć to łóżko i postawić obok. Ej, co jest? Mogę sobie teoretycznie zrobić całą bazę w łóżkach. I to będzie taka totalna zmyłka dla przeciwnika. Ale to jest mądry plan. Ej, dobra, ale to śmiesznie wygląda, co jest? W sumie teraz nawet nie wiem, które łóżko jest moje. Ale zrobię tutaj w miarę taką prowizoryczną obudowę z obsydianu. O, pomożemy sobie w ogóle tutaj zielonemu się dobudować. Proszę bardzo, proszę. Jakim cudem on mi zniszczył to łóżko, jak ono gdzieś stało tutaj? Czuję się oskamowany. Za karę zielony masz ode mnie dojazd. Dobra, skoczę też sobie do Aqua, ale go zaraz tak strolujemy. Niech on tylko wejdzie na most, to mu od razu go zniszczę. Dobra, idzie tu, idzie, idzie. Niszczymy most, niszczymy most, niszczymy. No i dobra, strolowany. Lecimy szaremu odkryć całe łóżko i postawimy dookoła takie coś. Nie wiem, co to w ogóle jest, ale mam nadzieję, że nie da się tego zniszczyć. Ej, dobra, nie da się tego zniszczyć. A łóżko się da? Czy ja serio zrobiłem, że nie da się zniszczyć jego łóżka? Nie, co ja zrobiłem? Albo dobra, mam plan. Postawię tu łóżko. I dobra, ma zniszczone. Dobra. Na rabyku. Ej, co jest, jak spadł biedny. Masz gościu na lot z TNT. O, jeszcze żółty przyszedł, idealnie. Obaj macie na lot z TNT. Albo wiem, wszędzie zostawiam tu milion mostów. Ej, powoli zaczyna to już wyglądać coraz lepiej. Dosłownie wszędzie jest czerwona wełna. Ej, jak tak patrzę, to prawie nigdzie tu już nie ma Voida. Dosłownie wygląda to jak anarchia SMP, ale na Bedwars. Dobra, widzowie, teraz lecimy z grubej rury. Ej, w sumie najlepiej to zrobię taki ogromny bedrockowy zamek. Ale to jest dobry plan. Będzie zamek z bedrocka na Bedwars. Ty żółty mnie tu próbuje podjechać, mordo. Co ty tu wyrabiasz? Nie ma, idź stąd. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Dobra, teraz budujemy dach. O, dodamy tu jeszcze okienka. Myślę, że wygląda to nawet spoko. Czerwony, czerwony. Co ty sobie myślisz? Jeszcze tylko przydałaby się jakaś wieża czy coś. Dobra, mimo to wygląda już coraz lepiej. Może zrobię tutaj taką bramę wjazdową. No i teraz to ten zamek wygląda w ogóle kozacko. Dobra, sorry czerwony, ale chcę się z tobą pobawić. Łap tutaj trochę golemów. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie problemem. A w nagrodę łóżko ci zabuduję bedrockiem. Żeby nie było, że jestem taki niemiły. Dobra, w międzyczasie pójdziemy sobie tu do szarego. I zrobimy mu nalot z TNT. Łaby byku. Ty, ciekawy, czy mogę ci zabić? Zabiłem mu villagera. Dobra, zabiję mu jeszcze jednego villagera. W sumie jak twoi villagerzy nie żyją, to masz tutaj nowych kolegów. Mam nadzieję, że ci się spodobają. W międzyczasie zniszczę mu łóżeczko. Teraz tylko gdzie on? Tu się chowa. Dobra, mordo, masz tu TNT. Zobaczymy, czy to... Aha, nie przeżył tego. W sumie spróbuję zalać tutaj bazę czerwonego w lawie. Ciekawe, jak on teraz stąd wyjdzie. Ale chłop ma przesrane. Cała baza w lawie. Czerwony, dawaj do lawy. Spaduwa. Dobra, 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 płoń. Idź się pal, dobrze, dobrze, pal się. No i GG. Dobra, teraz robię taki challenge, że mogę z game moda wziąć jednorazowo tyle itemów, ile chcę. Ale potem już tych itemów nie mogę brać, więc muszę kurde wybrać mądrze. Nie no, zielony już tu idzie, wypad, byku. Dobra, myślę, że tyle rzeczy powinno mi wystarczyć. Na wszelki wypadek schowam też trochę itemów do Ender Chesta, jakbym miał dednąć. Dobra. Prawie mi z Fireballa zwalił. Dobra, typamy się perłą. Lecimy zielonego sklepać i zniszczyć mu wyrko. Ale prawie mi most podkopał. Dobra, nieważne. Ma już po łóżeczku i tak. Dobra, żółci też już mają po łóżeczku. Niebieski w ogóle... Jak seta ma? Jeszcze jakieś potiony. Klepa, byku, klepa. Dobra, idzie tam dwóch gości. Macie tutaj fireballe, proszę bardzo. Ale to pięknie wyglądało. Ej, od pleców dostaje. Nie, 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 nie. Kurde, jak on mnie bije. Dobrze. Widać, że jakiś wyćwiczony. I co? Masz już po łóżeczku. Ej, nie, 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 od dwóch stron. Od dwóch stron mnie biorą. Nie, 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 proszę, zostawcie mnie. Dobra, perła. Czy cyknę? Dobra, cyknąłem. Normalnie bym prawie dednął. Najbliższą osobą, która ma łóżko, jest chyba różowy. Wybacz różowy, ale niestety muszę cię sklepać. Dobra. Okej, ma po łóżku. Zrobimy mu ogromny deszcz fireballi. Ej, nie! Prawie sam zginąłem. Dobra, lepiej, żebym tak nie robił, bo to był serio bardzo głupi pomysł. I kto tu jeszcze został? Zielony, który nawet łóżka nie ma. Niestety będę musiał cię sklepać, ale dam ci fory i będę cię klepał z łapki. Nie uciekaj. Postawię tu jeszcze więcej mostów, żeby nie spać przez przypadek. Dobra, w końcu wyleciał. Lecimy znowu zrobić deszcz fireballi. Mam nadzieję, że tym razem nie wypadnę jak ostatnio. Dobra, wypadł. Ja na szczęście przeżyłem. Dobra, ziomuś, gdzie ty jesteś? Okej, tam ma łóżko. Lecimy... Nara. A w sumie zapomniałem, że najpierw powinienem rozwalić obudowę. Ale dobra, już tej obudowy na szczęście nie ma. Wybacz, byczku, ale... No cóż, jakoś muszę cię sklepać. O, jeszcze zielony tu przylazł, zielony. Na niewidzce? Co ty tu robisz? Nie, nie, nie gadajcie, że spadnę. Na szczęście nadal mam trochę tych itemów, więc powinienem ich bez problemu tutaj rozklepać. Kurde, jak ten szary ucieka, co jest? Spadaj. Ostatni hit, ostatni hit. Dobra. Teraz tylko zielony, który prawdopodobnie jest tu gdzieś blisko. Na niewidzce jest. Nie. Okej, trafiłem go, trafiłem.
On mnie sklepie, on mnie dosłownie sklepie. Ostatnia perła. Dobra, spadł. Let's go.